Hej, witam Was ponownie w kolekcji moich notesów. Tym razem zgromadziłam troszeczkę mniejszy gabaryt. To nie są wszystkie, bo w pierwszych trzech częściach też takie malutkie notesy Wam pokazywałam, ale te, które zostały, tutaj Wam pokażę. I może zacznijmy od czegoś, co kupiłam w Guspolu. Za jakieś, ja nie wiem, grosze w sumie kosztowały. Firma Astra, czyli ta, co robi farby. Bardzo dobrej jakości. Ja miałam jeszcze, gdzieś pewnie mam, w którymś pudle, takie duże zeszyty. Te są A6. Te są A6, mają bardzo fajną kratkę, bardzo fajne kartki, świetnie się w nich pisze i są cudne do zapisywania niewielkich informacji. Ja miałam ze 4 duże zeszyty. Tych kupiłam ze 4, tylko mamie dałam jeden i takie tam są bardzo ładne. Na każdym mają taki cień, jak gdyby tutaj latarni morskiej, tutaj wiatraka, natomiast jeszcze mam jakiś ze statkiem, z tych dużych. Bardzo polecam, jak tylko zobaczycie firmę Astra, te zeszyty świetny mają papier i są, szczerze powiedziawszy, cudne. Dobrze, kolejny notesik, który jest notesikiem z długopisem. Jak widzicie, ja się staram notesów nie rozdzielać z ich tam długopisami chociażby. Bardzo ładny w linię z gumeczką, też taka ładna A6, bardzo mi się podoba. Ten jest taki niewymiarowy, w sumie to chyba B6 by było, tak patrzę. Cudnej urody, z pięknymi kartkami, fajna czarna zakładka, kieszonka. Firmy Wam nie powiem, bo odarłam to chyba z metek, ale bardzo ładny, no ma cudną okładkę srebrzącą, bardzo, bardzo mi się podoba. Maleńki, śmieszny notesik z sówką w linie. Tutaj mam jeszcze nawet jakieś, a już wiem co mam. Moje zapiski a propos gotowania, listy zakupów, tego typu rzeczy. Także ten też notesik taki do takich małych pierdółek zupełnie się nada. Rodzaj notesów, które uwielbiam, mam takie też duże, ten jest mały, Happiness Diary. One są często widziane w Chińczykach, ja przynajmniej w Chińczyku kupowałam, ale też dostałam od Majki chyba taki duży, który używam. Bardzo je lubię, taki niewymiarowy, ale bardzo fajny notesik. Dwa zwyczajne jednorożcowe, one chyba były w Biedronce, to też od Was dostałam w przesyłce. Małe notesiki do notowania wszelkich możliwych możliwości. I z ładnymi karteczkami, to można zawsze, czy jakiś w bullet journalu coś zaznaczyć. O, proszę, linia papilarna kogoś. To jest ciekawe, czy powinnam zrobić skan tego moim telefonem. Ale taki ładny notes. Piękny, nieodfoliowany notes, który mam tutaj. Nie wiem nawet, czy on jest w linię, czy jest w kratkę, ale nie chcę go wyjmować z folijki. No, zobaczcie, to nie jest duży notatnik, ale bardzo ładna okładka. Również sporo tych notesików małych mam. To można zawsze jakieś tam hasło. Tutaj widzę, że się trochę odkleja ta kieszonka, to zawsze jest do przyklejenia na magnesik. Bardzo ładny stary zegar. Ładnie to wygląda. Books of Shadows, która jest niewielka, ale jest bardzo ciekawą zakładką. Wiecie, że ja to lubię. Jak coś dopasuje, to sobie po prostu to leży w notesach. Tutaj chyba tylko zrobiłam, a nawet nie. Tak, jedną rzecz. I taka Books of Shadows sobie czeka na swoją kolej. O, favorite moments of the day journal. Proszę, i tu można wpisywać datę i to taki gratitude, tak? Czyli ten dziennik wdzięczności można z tego zrobić. Jest po prostu rewelacyjny pomysł. Bardzo, bardzo fajny. Kolejny notatnik, jednorożce, spirala i puste kartki z liniami. Proszę bardzo. Zawsze można jakieś listy przebojów tutaj robić. Super, świetny jest. Też mi się podoba.
Bardzo ładny notatnik, taki jak stare notatniki, z kluczykiem. Wiecie, obwijane, żeby nie było, że się Indiana Jones za szybko do notesów dostanie. Stare kartki. Się nazywa kraftowy papier. Super to wygląda, uważam. Piękny jest. Może te małe notesy są czasem lekko mniej wygodne, jak się dużo pisze, ale do robienia notatek naprawdę rewelacja. Coś, co kupiłam w Biedronce, czyli w zasadzie tu chodziło najbardziej o okładkę planera, dlatego że ten planer, no, można używać kiedy się chce, bo nie ma tu rozplanowanego, jest plan tygodnia. Zawsze można czy dokupić jakiś kalendarz, czy cokolwiek, ale uważam, że za cenę 20 zł to po prostu była rewelacyjna okazja biedronkowa. Najśmieszniejsza rzecz ever, którą mam, Księga Cieni. Z King Size'u. Jest piękna, ma piękną okładkę. Najśmieszniejsze jest to, że osoba, która mi wysłała, mówiła, że no, jak zdjęcie, nie? Że nie spodziewałaś się, że taka malutka, ale ja uważam, że jest po prostu cudna. Kolejne te noteski. To chyba w Pepco zakupiłam. Taki kociowy notes. Kot i różyczki i po prostu śliczny jest. Te to już Wam mówiłam, że je uwielbiam. One są po prostu bardzo ładne. To jest prosty patent. Notes, okładka i w środku kartka z brokatem. Ale wygląda po prostu jak milion dolarów, sami powiedzcie. No i zresztą jest to naprawdę ładnie funkcjonujące. Tutaj mam dziewczynkę, której nie rozpakowałam jeszcze z folii. Wiecie, że kocham dziewczynki. Anekkę. Uwielbiam Santoro kolekcję. To jest strasznie w ogóle droga impreza, jak po prostu na notes, ale dostałam od Was i dziękuję bardzo. Jest zupełnie super. Taka rzecz. Kolejny notesik jednorożcowy na spiralce z liniami. Można wpisać datę. Też ładny, fajny, malutki, giętki, niewielki. Jeden miałam taki różowy, kupiłam w Osho, drugi mam ten. I mamy tutaj po prostu toporne, grube linie, można naprawdę na notatki. Ja jeden mam w torbie i w zasadzie używam go w momencie, kiedy gdzieś jadę, to w tej torbie jest tak do zapisek, jakby coś, także też taki fajny był. Robotyczny notes. Ładny, z ciasną gumką, zgrabnymi liniami. Też format A5, ładniutki. Bardzo mi się podoba. Gumka przeszyta srebrną nitką. A widzicie, nawet w kamerze się ładnie odbija. Biedronkowy notes Klimt. Na magnesik. Udający paper blanks, natomiast już po wklejeniu kieszonki widać, że mamy do czynienia po prostu z podróbką. Prawda? No, wszystko jest widoczne. Paper blanksy są idealne, ale nie oznacza, że ten jest nieładny. Jest superasty. Prosty notatniczek z kolorowymi kartkami na magnesik. Bardzo fajny. Podoba. Dama jest ładna. Uważam, że jest piękna. Kolejna sprawa. My Travel Journal. Uwielbiam, tylko teraz nie zamordujcie mnie. A, już wiem. Dobra. Travel Journale i ich prosty sposób na otwieranie. Proszę bardzo. To jest bardzo na YouTubie pokazywali właśnie te notasiki, że tam jakoś gdzieś się zapisują, coś dostają. Nie miałam, nie miałam, ale od Was dostałam. I tu jest oczywiście typ scrapbookingowej kopertki. Coś tu w środku jest, ale wiecie, żebyście mnie udusili, to nie zaglądałam tam, ale już zajrzałam. Dobra. Czyli mamy tutaj taką kopertkę scrapbookingową. Dobrze robię? Dobrze chyba robię. Nie, nie dobrze robię. Powinnam gdzie tutaj. Patrzcie, no, trochę techniki i człowiek dziki.
Zawsze to widziałam na filmach, nigdy tego nie robiłam. O. I voila, my travel journal. Fajno. Kolejna sprawa. Prosty taki adresownik, bym powiedziała, bo taki, no na adres i na numer telefonu w sam raz, bo jest takiego wymiaru, wiecie, niezbyt dużego. Tu ma kieszonkę z tyłu. Cienki, chudy, fajny. Kolejna sprawa. Notesik jelonkowy, made in Canada. Bardzo ładny. Mnie się podoba. Też do zwykłych zapisek. Ten jest bardzo wesoły i wiosenny notes, troszeczkę większy i tutaj już naprawdę to czy na pamiętnik, czy na inne sprawy, to na spokojnie można już zużywać. I tutaj mam jeszcze dwie Santoro magnesiki, takie sobie je ściągnę i faktycznie będę używała, bo to warto. I piękny, radosny notes, cudny, śliczny, podoba mi się jak nie wiem. No i wielkość jest taka już troszeczkę większa, więc też bardziej jak gdyby. No, temu się nie można oprzeć, prawda? Mamy lody, to nie są te cekiny, nie, nie. Jaki ładny holo holo. Fajna linia, wyraźna zakładeczka jest. I ta wielkość już jest taka fajna, bo te mniejsze to tak jak mówię, to na jakieś listy, a tu już można spokojnie pisać. I piękny notes z grubą gumką. Środek. Lucrum paper, nie znam, ale kieszonka bardzo dobrze wklejona, bardzo ładne linie, dwie zakładki, śliczny po prostu i piękny, bardzo mi się podoba, super gumka, chciałam powiedzieć, świetny. I to by było tyle tych mniejszych notesów. No, spotykamy się w kolejnej dawce notesów różnych i notesów wszelakich. Do zobaczenia, pa!